Dziś zaczynamy kolejny montaż pompy ciepła Pro Energy. Budynek około 140 metrów z poddaszem. W większości podłogówka. Są grzejniki jakieś na dole, ale wiem, że nie będą działać, bo i tak na całej powierzchni jest podłogówka. W tym miejscu mniej więcej będzie pompa. Tu mamy, jak widać, garaż. I w garażu będziemy szli z instalacją i w takim przeciągu małym chowamy bufry i boiler, bo tak klient sobie życzy. Tutaj będzie pompa. A w środku zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tu wychodzimy rurami, idziemy pod sufitem. I tu jest taki przeciągnik, gdzie osadzamy bufor i boiler. I wpinamy się do starej instalacji, gdzie był kocioł, która jest z tej strony. To będzie teraz szafa w zabudowie, dlatego bufor i boiler staje z tamtej strony. Mniej więcej tak ustawione będzie to wyglądało. I będziemy się przebijać w tym miejscu na drugą stronę zasilaniem instalacji. Montaż rur, akurat w tym przypadku PP40, żeby były zachowane przepływy, te DN25. Dlaczego akurat PP40? Bo mamy tutaj dosyć daleko do pompy ciepła, ponieważ pompa ciepła jest za garażem, to jest garaż. Ona będzie stała tam za garażem, będzie wyjście. No i to jest dobre około 10 metrów, żeby dojść do bufora. No niestety wiemy, że przy miedzi byłoby to ponad dwa razy drożej, więc tak zostało ustalone z klientem, że będzie miał taniej, będzie miał na PP. Zresztą większość instalatorów robi na PP, więc raczej to nie jest problem, aczkolwiek staramy się robić na miedzi, ewentualnie na stali, ale tu jest za daleko i te koszty robią już robotę. W międzyczasie uzbrajanie bufora, tak jak widzicie, już wszystko poprzyłączane. Góra, dół, powrót, zasilanie. To samo robimy z boilerem. To jeszcze zostało nam do skręcenia, do przekręcenia na dole, do powrotu z pompy. Tu już mamy uzbrojony bufor z tej strony na zasilanie. Tutaj w takim przeciągu będzie to zamontowane, tak jak wcześniej wam wspominałem, z tego względu, że klient po prostu tam, gdzie miał kocioł wcześniej, z drugiej strony za tą ścianą, chce sobie zrobić szafę. A tu pod schodami miało miejsce, tak to akurat weszło, pasuje. I stąd wychodzimy z zasilaniem i z powrotem pompy ciepła. I w tamtym rogu za bramą będzie pompa, jak już ją zamontujemy, finalnie to sobie później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym miejscu będziemy się za boilerem, pomiędzy boilerem i buforem przekuwać jeszcze na drugą stronę. I tu jest cała instalacja, do której się będziemy wpinać. Oczywiście boiler stary idzie wek. To wszystko idzie wek. Zasilania będziemy prowadzili na dół. Mniej więcej w tym miejscu wyjdziemy sobie zasilaniem i powrotem z naszej instalacji. Podepniemy się tylko wodą użytkową do istniejącej instalacji, też jeżeli chodzi o zasilanie bojlera, wodę. Dodatkowo zrobimy zawory od instalacji, bo tu nigdzie nic takiego nie było, żeby można było spokojnie sobie wodę spuszczać i dopuszczać. No i kolejny dzień montażu mamy przed sobą. Osadzamy pompę, żeby wymierzyć dokładnie, gdzie się przewiercić. Pompa będzie stała w tym miejscu, tak jak jest stojak. Jeszcze oczywiście odległość plus minus się dostosuje. Jak postawimy już pompę, wypoziomujemy, postawimy. Tu będziemy się przewiercać. Wchodzimy do środka i tu będziemy się łączyć z rurami PP. Tu już jest przygotowane. Korytko podwieszone, jeszcze tylko podwieszać to do końca. Tu już zasilanie, powrót z pompy ciepła mamy zrobiony. Zawór trójdrogowy. Zasilanie, powrót. To mamy powrót z boilera, znaczy z bufora, tak, i tam mamy wejście
Zmuszę z bojlera naszego. To już jest podłączone. Tutaj również. Zostaje nam doprowadzenie ciepłej wody. Tak jak widać, tu musieliśmy się przewiercać. Idziemy na drugą stronę. Tu przewierty, już tak samo zasilanie. Tutaj powrót do bufora, jeżeli chodzi o instalację. I cała instalacja już będzie tam z drugiej strony. Będziemy się wpinać do już istniejącej instalacji. Tutaj wszystko na miedzi. Jeszcze w tym miejscu będą naczynia przeponowe. Akurat się zmieszczą nad buforem, żeby to ładnie wyglądało. A tu odwiertami już przeszliśmy sobie na drugą stronę. To jeszcze wiadomo do wyrównania. I tu mamy zasilanie podłogówki i obiegów. Będziemy się tutaj w tym miejscu mniej więcej przyłączać. Tam jest otwór z powrotu. Tu jest otwór zasilania ciepłej wody. Oczywiście tej rury nie będzie, bo ona będzie tutaj do naszego zasilania doprowadzona, bo to jest zasilanie podłogówki. Pompa podłogówki ma przy rozdzielaczu, więc sobie będzie wyciągać. A tu u góry będziemy robić pompę zasilającą do ogrzewania na górze, do grzejników, i będzie rura z trójnikami, żeby te ogrzewanie zasilić. To całkowicie wylatuje, wiadomo, boiler wylatuje. Tu mamy zasilanie zimnej wody, więc to będziemy musieli jeszcze dołem się tam przewiercić. Wyjdziemy sobie zasilić nasz boiler, a tu wychodzimy górą. Tak jak mówię, tego nie będzie, wychodzimy górą i zasilanie akurat jest tam do góry i tam będziemy musieli się przyłączyć, bo góra idzie już w ścianie. I tak to na tą chwilę wygląda. Działamy dalej. Uwaga, a teraz będzie lokowanie produktu. Dzisiejszy pacjent Pro Energy. Mniej więcej tak już to będzie finalnie stało. Musimy obejść rynnę, bo nie ma wyjścia. Tu jest dość mocny skos i po prostu ta pompa nie może iść bardziej w tą stronę, bo jest podjazd do garażu dość wysoko. Plus minus 2-3 cm jeszcze w tą stronę się przesunie i tyle. I tak pompa będzie musiała po prostu stać, więc musimy jeszcze iść do przyłączy. Niestety są z tamtej strony we wszystkich pompach, więc tak to wygląda. Skrzynka elektryczna zamontowana. Wyjście też musiało to się tak odbyć, bo dotąd jest styropian i ściana fundamentowa w budynku, bo garaż jest trochę inaczej osadzony. No a tu już zasilanie mamy przyłączone, już wszystko zgrzane, zlutowane. Tu jest do grupy bezpieczeństwa, tu będzie zbiornik wisiał jeden. No i tu będzie od zimnej wody już użytkowej, drugi zbiornik będzie wisiał też w tym miejscu, żeby tam klient z drugiej strony mógł sobie szafę zrobić, bo taki chciał, wymyślił sobie taki plan, żeby tutaj się to po prostu wszystko zmieściło, więc tak też to robimy. No i mamy już pompę w zasadzie elektrycznie podpiętą, hydraulicznie z tej strony już tak samo. Jeszcze zostaje tylko przymocowanie tego, żeby drgania nie było. Otulina, to już wiadomo, kosmetyka. Skrzynka, elektryka, że tak powiem, w toku właśnie się tutaj podłącza. I tak to finalnie, jeżeli chodzi o pompę ciepła, tutaj będzie wyglądało. Przymocowanie stojaka. Natomiast wewnątrz już też powoli ta kosmetyka się dzieje, przewody, uzbrajanie skrzynki elektrycznej. I idziemy sobie z elektryką tutaj, pompa ciepła, zrawuj trójdrożny do bojlera. Tu już mamy wszystko pospinane z tej strony i z tej strony, tak jak będzie, jeżeli chodzi o zasilanie powrót z pompy ciepła i instalacji. Tutaj mamy taką drobną przeróbkę, trzymamy powroty z góry przelutowane. Tu jest powrót do bojlera, znaczy do bufora. Tu jest powrót z podłogówki z tej strony.
Tu nie było zaworu, jeszcze będzie zawór spustowy. Żeby można było się podpiąć, spiąć. Tutaj nie wiem czemu te przewody, te rury się kończyły, ale to już wymagało w podłodze, ale to już by wymagało jakiejś grubszej przebudowy. Oczywiście to jest WEG, to jest też już WEG, tego nie będzie. Więc powrót z instalacji do bufora mamy tutaj. Tu już mamy zasilanie tej podłogówki zrobione, już też jest polutowane. Tu jeszcze tylko musimy luty zrobić i tu będziemy mieli zasilanie i pompę do zasilania na piętro. To robi WEG i musimy się wpiąć w te zasilania z pompą biegową. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o CO. I zostaje jeszcze nam podłączenie tylko bojlera, ale najpierw elektryka i CO, bo już jest chłodno, żeby to odpalić. I mamy już wszystko pospinane do końca. Naczynia tak samo powieszone. Tutaj, tak jak widać, zasilanie wody użytkowej, korek spustowy dodany, bo tutaj nigdzie w ogóle w tej instalacji nie było takich korków. Tu mamy trójnik, sobie przechodzimy na drugą stronę, żeby zasilić, bo z tamtej strony idzie to zasilanie wody. No tu idzie do naczynia, jedno, drugie naczynie, tak jak to tutaj widzicie. Tu już mamy wpięty czujnik, jeszcze te kable, kwestie kosmetyczne, porządkowe, to w trakcie już będziemy realizować, jak już odpalimy system, po to, żeby on sobie tu trochę popracował. W międzyczasie, jak my będziemy, to ta kosmetyka będzie się działa, to też na razie tylko tak spięte. Tu jest korytko, które będzie jeszcze tu przewody doprowadzone. Otuliny przyjdą, wszystko będzie do otuliny dopięte, do pompy obiegowej tak samo. Więc na razie tylko w tym zakresie, żeby to mogło sobie pracować. Tu już jest wszystko przymocowane tak, jak należy tam do pompy ciepła. Na zewnątrz zapianowane w korytkach wszystko. Jeszcze licznik dojdzie, bo klient chciał licznik, tutaj jeszcze na licznik. Ten niech sobie woda idzie. Teraz jeszcze przepuczemy sobie układ. Tu mamy już przygotowane wszystko. Tu też korek spustowy dodany. Tu pompa obiegowa. Tu mamy wpięcia do tych obiegów na górę. I tu jeszcze jeden jest obieg na dół. Tak dużo jest to po prostu zrobione. Rozdzielacz wyleciał. I teraz co? Będziemy sobie przepukiwać każdy układ, odpowiadać po kolei. Czyli wpuszczamy wodę, no i wężem na zewnątrz, jak już będzie leciała w miarę czysta woda, to kończymy pukanie, wpinamy pompę i będziemy odpalać układ cały. Ta rura WEG, bo to było od naczynia przelewowego. Na razie tutaj na układ cały pozamykane i każdy po kolei na ciśnieniu wody będziemy sobie przepukiwać. I pierwsze włączenie pompy ciepła, jak widać, urządzenie wystartowało od razu. Zaczyna wodę już podgrzewać, powietrze jeszcze przechodzi, więc układ musi się dobrze odpowietrzyć. Jak widać, działa. Pompka obiegowa sobie chodzi. Ciśnienie mamy na jedynce, więc na razie po prostu musi sobie to wszystko przemielić, bo widać, że jeszcze w układzie jest dużo powietrza, ale samo urządzenie od razu się odpaliło, działa, więc myślę, że nie ma problemu. Widzimy, to jest taki duży, długi odcinek z około 10 metrów. Na dworze ciemno, nie będzie nic widać. Akurat nic nie widać, może słychać jak wieje, no ale... Ale urządzenie działa, włączyło się od razu, więc przyjedziemy jutro. I kosmetyka, bo niestety noc nas zastała. O, Przemek poświecił, także widać, że urządzenie chodzi. I powoli woda się grzeje.
No minęło, nie wiem, z 7-10 minut. Widzimy, że temperatura wzrasta. Włączyliśmy też pompy obiegowe po prostu do instalacji, po to, żeby sobie to powietrze przemielić. Żeby się ciśnienie ustabilizowało i całe powietrze nam wyleciało. To już rury odczuwalnie ciepłe. Ciśnienie widać troszeczkę sobie spadło, ale słyszymy, że tego powietrza jest dużo, więc to musi sobie po prostu na razie popracować. Podejrzewam, że troszkę to zleci. No ale finalnie tak to mniej więcej wygląda. No i mamy już wszystko skończone. Pompa chodzi. Tak wygląda cała instalacja. Pompy ciepła. Czyli mamy zasilanie i powrót rurami PP wzdłuż garażu. Wychodzimy sobie na zewnątrz do pompy ciepła, zasilanie i powrót. Tam mamy skrzyneczkę z licznikiem, z bezpiecznikiem do dołączenia ewentualnie pompy plus sterownik. I tutaj idzie sobie woda, obieg, podłączenie, przyłącze do bufora, zasilanie, powrót, pompa między pompą obiegową i pompą ciepła, naczynie zbiorcze do CO, naczynie zbiorcze do bojlera, do wody użytkowej. Tutaj, tak jak widzicie, powrót do bufora, zasilanie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę w domu. Tutaj mamy też wężownica i dopływ zimnej wody, korek spustowy, czujnik od CO do pompy ciepła. No i tu też przejście przez ścianę, żeby tak to tutaj wyglądało. Inwestor bardzo zadowolony, że udało się to tutaj wykonać, zmieścić, bo bardzo mu na tym zależało, żeby się tutaj w tym przeciągu pod schodami z tym wszystkim zmieścić, więc tak jak sobie widzicie, tak to zgrabnie i schludnie wygląda. Pokażę wam jeszcze, jak wpięliśmy się do tej instalacji z drugiej strony, czyli tu mamy powrót, też spust wody żeśmy zostawili dla klienta ewentualnie, bo nie miał tu żadnego, więc możemy się zawsze podpiąć. Tu mamy zasilanie, które przychodzi do bojlera. Tu mamy do góry pompa, która nam obsługuje grzejniki, a tu mamy na podłogówkę na parterze pompa do obiegowa do podłogówki jest przy rozdzielaczu, który jest w środku w domu. I tu mamy taki mały myk. Klient sobie powiedział, że on chce sobie tam wszystko zrobić, bo to będzie szafę robił pod zabudowę, więc nic nam tu kazał nie owijać, nie robić, bo jeszcze sam nie wie, jak to do końca chce wykonać, więc tak to mniej więcej wygląda. Trochę tych obiegów tutaj mamy, ale no ale tak ma dziwnie instalację rozwiązaną, że niestety nawet wodę użytkową, znaczy wodę na część garażową ma pomieszaną układ z podłogówki, z kaloryferami, gdzieś trójniki pod grzejnikami ma porobione. No tak 10 lat temu ktoś tę instalację wykonał. No i tak to jest z naszej strony, żeśmy się po prostu pod te stare rurki tylko wpięli. Żeby zasilić instalację w domu, to klient powiedział, że sobie zutylizuje w swoim czasie. Chcieliśmy tu robić boruty, no ale na razie mówił, że będzie robił przymiarki do szafy i na razie nie chce. Ta rura, co idzie do góry, to jest zasilanie wody użytkowej, bo tak dziwnie jest tutaj rozwiązane. No niestety, no to cośmy zostali do tego, żeśmy się musieli podłączyć. Natomiast tak jak widzicie, tutaj jest wykonanie całe, jeżeli chodzi o instalację pompy ciepła, bojlera i bufora. W takim przeciągu pod schodami. Na kontakty, sorry. Jak widzicie, w całym pomieszczeniu. Chyba klient nie ma czasu na to, więc to nie nasza broszka, aczkolwiek zwróciłem uwagę, że to niebezpieczne, zwłaszcza jak ma małe dzieci. No i sterownik do pompy zadane, mamy ogrzewanie i bojlera i wody kotłowej. Priorytetem jest bojler, który się właśnie dogrzewa. I tak to już sobie pracuje. Tutaj skrzyneczka, licznik. I jeszcze na zewnątrz wam pokażę, jak
Pompa ciepła pracuje, śmiga. Tu jeszcze owijamy kolana, bo wiadomo, że to ocieplenie po prostu na kolana jest PP40 nie pasuje. Później jeszcze złotą taśmą to taką będziemy obijać, żeby się z tym nic nie działo. I Tomasz i montaż pompy mamy zakończony, klient zadowolony.